No w zasadzie w sumie można powiedzieć, że mecz był bardzo podobny do tego w Puławach. Do 40 minuty naprawdę bardzo fajnie walczyliśmy, wynik był korzystny dla nas i potem coś się zacięło, rywal nas dogonił, zaczął odjeżdżać, bodajże przegraliśmy ten fragment od 40 minuty tam do chyba 45 albo 50, 7-1, także no, można powiedzieć, że historia zatoczyła koło. Wierzyliśmy, że można odrobić tutaj te straty, niestety nie udało się, ale była walka do końca i trzeba wynieść pozytywy z tego meczu. Z takim rywalem gra się najlepiej, jest to rywal z topu właśnie Bundesligi, który co roku walczy o medale, nawet o mistrzostwo Niemiec, także na pewno fajnie było rozegrać dwumecz z takim przeciwnikiem. Zostawiliśmy dużo serducha na parkiecie i myślę, że to zaprocentuje. Mamy nadzieję, że wyciągniemy same pozytywne wnioski z tego meczu i to zaprocentuje nie tylko w meczu z Piotrkowianinem, ale też do końca ligi i będziemy walczyć w każdym meczu o zwycięstwo. Podobnie jak w Puławach, gdzieś te siły były na 40 minut znowu, no, tym razem trochę przespany początek drugiej połowy, gdzie gdzieś tam doszli nas, ale i tak nadal się trzymaliśmy. No później już wyszło chyba ich doświadczenie, trochę u nas zabrakło chłodnej głowy i żeby dotrzymać ten wynik, który był fajny tam do którejś minuty i gdzieś proste błędy, no taka drużyna nie wybacza prostych błędów i skończyło się. No i tak uważam, że zagraliśmy fajne spotkanie, więc myślę, że kończymy ten dwumecz z podniesionymi głowami. No nie wszyscy mieli okazję grać w europejskich pucharach jeszcze w tym zespole, więc na pewno bierzemy ze sobą te dwa mecze. No tylko możemy wyciągnąć z tego pozytywne wnioski. No to jest granie, które może nas tylko wzmocnić i dać nam dużo na przyszłość. Na pewno fajnie, że mamy teraz chwilę przerwy, bo to był ciężki okres i możemy się zregenerować. Będziemy mieli też czas na przygotowanie się do meczu z Piotrkowem. No, gramy na nowej hali, więc to jest jakaś dodatkowa motywacja. Myślę, że to już też będzie dużo dla nas, jeżeli chodzi o motywację na ten mecz, więc na pewno będziemy do niego dobrze przygotowani i no, mam nadzieję, że też te dwa mecze dadzą nam trochę pewności siebie i w tym meczu z Piotrkowem zaprezentujemy się jak najlepiej.